Od razu coś przyniesiesz, i ktoś to akurat zabierze, więc w sumie faktycznie nic się nie marnuje. Mowa o darmowym targu schronowym. Wydarzenie odbywa się co dwa tygodnie już od dwóch lat. Polega w skrócie na niewyrzucaniu, dawaniu i braniu. To polega na tym, że ludzie, sąsiedzi. Wszyscy z poznania mogą przynieść rzeczy, które im zalegają z domu, a są dalej w dobrym stanie i nie chcą ich wyrzucić. Mogą tutaj je przynieść, a także mogą wziąć te rzeczy, które im się spodobają, zupełnie za darmo. To polega ta, taka jakby sąsiedzka wymiana sąsiedzka wymiana w duchu zero waste. Jak mówią sami organizatorzy, dzięki takim inicjatywom mniej rzeczy ląduje na wysypiskach, a coraz więcej zyskuje nowe życie. Poza tym, że ekologia i używamy, recyklujemy rzeczy, to też taka, takie dostrzeżenie, że rzeczy są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Niektóre są modyfikowane przez poprzednich właścicieli, więc nie przychodzimy do takiego sklepu, w którym wisi 20 takich samych koszulek, tylko tutaj rzeczywiście można coś wybrać, co będzie naprawdę pasować, a nie będzie od sztampy, od tego samego formatu cały czas odbijane. Osoby, które wybiorą się na wydarzenie, mogą przebierać wśród ubrań, zabawek dziecięcych, książek, filmów i innych. Czasem Nietypowych przedmiotów. Co dla jednych jest śmieciem, dla innych jest skarbem, więc y, to jest właśnie taka, że tak powiem, domena tutaj. Y, bardzo wiele rzeczy jest y, w dobrym stanie. Też prosimy ludzi, żeby przynosili rzeczy czyste, kompletne, nie zepsute najlepiej. A y, są też osoby, które naprawią sobie, jeśli jakaś rzecz ma jakąś drobną wadę, więc to nie jest żaden problem. Zwykle ja z mamą tu przychodzimy i ostatnio nie było, więc bardzo się ucieszyłam, że no, wreszcie są i mogę przyjść. Jako inicjatywa lokalna wydarzenie regularnie przyciąga wielu uczestników. Podczas targu letniego naliczyłam 250-280 osób w weekend, teraz przychodzi około 150, ale tego nie widać, bo co chwila ktoś wchodzi i wychodzi. Cykliczny, darmowy targ odbywa się na terenie Grunwaldskiego Parku Społecznego. Powstał on z inicjatywy mieszkańców i wolontariuszy, którym pracy nigdy nie brakuje. Zdecydowanie pomogłaby się, że tak powiem, pomoc ludzka. Trochę brakuje nam rąk do, do pomocy, żeby wszystko to rozstawić, ułożyć. To jest jednak trochę czasu. Zwłaszcza jeżeli dzieją się inne wydarzenia, do których jest potrzebne to miejsce. Wtedy musimy to wszystko spakować i schować, jeżeli coś zostanie. A do tego dochodzi utrzymanie parku, wybiegu dla psów, ogródka społecznego, organizacja warsztatów i wielu innych. Wystarczy przyjść albo napisać, skontaktować się z opiekunką parku i powiedzieć, że chce dołączyć, chce pomóc i zawsze znajdzie się dla niego coś do zrobienia. Kolejna edycja darmowego targu schronowego już za dwa tygodnie. Poznaniacy znowu zamiast wyrzucać zalegające w domu rzeczy, będą mogli się nimi podzielić. Może ktoś inny dostrzeże w nich skarb? Jakub Pięta, puls dnia!